Cześć, witam was bardzo serdecznie w 25. odcinku z Farminga, Farm od Zera. No oczywiście ze mną Majster. Gdzie jest Majster? Gdzieś ucieka. Tutaj. No, to trochę ci się nisko powiększył od siebie, no. Ale spoko. Ale spoko, dobra. Na timelapsie było ciekawie. Sprzedaliśmy trzy rodzaje zbóż. Jeszcze musimy sprzedać świeżo skoszony rzepak. No to typu jest z tym rzepakiem. Później przyspieszamy czas, żeby urosła nam soja i na soję chyba też była dobra cena. Tak, 3088. Więc no, po prostu super. Lepiej być nie mogło. Nie no, zawsze mogło być lepiej. Ale nie, powiem tak, nie narzekam. No. Więc no. Stówkę, to jest sprzedaż rzepak, ile go tam jest? 15 ton. 15-30. No tak. No. 35 już tak. No, coś ponad 30 tysięcy. No. Jest szansa, wystarczy na nowe pole. No. Na Finda może nie, ale na nowe pole, tak? Jeszcze jak sprzedamy soję, to już. No. Jak cena nie spadnie, to. No to. To będzie super. Super. Dobra. Ja się już może ustawię na pole. To poletko jest całkiem spore, bo to jest dwóch jest, nie? No. Niestety, ale będę musiał tą drogę sedytować potem, bo jest za wąska. Fuck, ale... Ach, to jest ten pieprzony znak. Nie, serio, zawisnę. Z jednej strony drzewo, z drugiej strony znak, no. No to ja trąbsę. Nie widzisz, że jadę. Powinieneś już to bić, głupi trafiku. Jestem szerszy od ciebie. Już się większy. W realu to jakbym normalnie się tak wyskoczył, to by go nie było. Dobra. Kombajn stoi. No czekaj, mod na konie chyba jest wgrany. To dobrze. Ale teraz już pewnie jestem raczej tak. Co ja chciałem? Konie 27, 32 tysiące. 38 tysięcy. Spoczko, no i takie pieniądze, to ja rozumiem, dobra. I czekaj, bo jeszcze tak, jeszcze zostało 6 ton pszenicy. Jakby coś. No. Ale nie wiem, czy się już opłaca 6 tonami. No, to się zastanawiam. No, ale wiesz, to masz znowu 6 tysięcy. No. Dyszka prawie. To wychodzi 6 tysięcy i potem... No dobra, dyszka przesadziłem. Ale to... dobra, niech zostanie, przyspieszamy czas. Jak dobrze, mamy moda na przyspieszanie czasu. Jeee! Brum. 13. Ja się w ogóle zastanawiam, jak szybkość mam ostatnio. Ty, jedźmy idzie do góry! A my ile mamy? 24 tony. To spoko. Nie no, coraz lepiej. Zaraz rośnie szybki, usychanie wyłączone, nic nie było włączone, chwasty wyłączone. Dobra, urosło. Spoko, dobra. Trzeba kosić. Ty kosisz jak kosić? Czy jak chcesz? No nie, mogę już trochę jako i później tu. Na pewno musisz zapalić, no. No po co? A ty byś ogarniał 28 chyba. No wtedy ja bym to już nie posiadł coś. Tylko co by tam posiadł? Teraz tam był rzepak, no to soja. No to soja, mam. Kurde, nie no, to ruska myśl technologiczna. Nie ma tak kombajn, który jest z headerem większym od... No, większym o jeden model. I jeszcze jedzie cały czas z maksymalnym prędkością. Czy to górka, czy to z górki. Jakby wszystkie były takie. Życie by było zbyt piękne. Halo? Kurde,
Kurde, mijaka robię. No, ja przyjechałem. Mijaka robię. To jest niemożliwe. To, ja już mam 11%. To kurde. To dobrze. Półtorej tony w jedną stronę. I to będzie gitara. Czekaj, 300. Będzie półtorej? Nie, 400 będzie. No 400. 450. No. Powinno się chyba 400. No uznajmy, że... No uznajmy, że prawie tona. No. To w końcu idziesz z tymi konikami, czy... To chyba... Co? Jak oni jeszcze? Ty, a nie ugniatasz mi tu zboża? No, nie. Dziwne te konie. Że ściągnie nie robią. No, dobra. Dobra, ale kurdeś normalnie wycieczkę tym samerem zrobił, normalnie. Kurde. Ty tam, dobiło mu choć 1%? Nie wiem nawet. Ty, tą drogę muszę poszerzyć jednak. No, by się nie dostało. Ona by była spoko, jakby była na niej trawa, ale tak ona jest za wąska. Ona zarasta, nie? Zarośnięta jest. No. Wygląda jak ścieżka. Ta taka spryskiwacza, ale nie tak. No. Za tym koło skąpania tak jest ścieżka od tej ścieżki, więc no. Tak trochę nie wyszła, nie powiem, że nie. No ale jak masz włączone te ugniatanie roślin, to jest gitara. Włączyłem. Włączyłeś? Mhm. Dlatego... Właśnie teraz przyjechałem po tym. Wartujesz. No. A tam wszanić, po co to było? A tam z tych kwestii nie zniszczyłem. W zamiarze to było, żeby tam potem jeździć. Nawet jak tam coś wyrosło. Kurde, pieprzona brama, nie zamknąłem bramy. Dalej się zastanawiam, czemu tu dałem tą małą bramę, nie tą dużą. Aha, bo tam dałem ten pieprzony silos, no. Dlatego. Ty, na razie tu nie... Co? A, dobra, nic. Ja mam dopiero 30%. Aha, ale przyjechałem, bo nie ma co robić. To możesz jechać siać soję na tym, na 28. To tam chyba... I... No jak? John Deere właśnie, nie? No, wyszłam. Kurde, następny to będzie Fynt, ale teraz jeszcze nie wiem, który. Na 700? Wario? No, myślałem, że... Które 700? No! No, 700 chyba będzie dobre. Lecimy. Jak w sumie teraz można dołożyć ten... rozszerzenie do... rozrzutnika. Ty, a tam trzeba wapno? Właśnie, a tam trzeba wapno? Sprawdzę. Bo ja teraz nie wiem, czy tam... Nie, tam nie trzeba nic. Ty bez kitu, tu dalej nie trzeba na tym? Ale tu trzeba na 19. No tak, ale ja chciałem, żeby na 20 też. Zaraz. No to nie. Kurde, no dobra. A to dlatego tam tak mało sypało, bo ja tam wapna nie dałem. A no właśnie. Bo chciałem, żeby było razem. Na obu. No dobra. Nie, to tu... Ty, ale to ja mogę zwapnować oba, jak na tym drugim nie jest wymagany? No możesz. Chyba tak, nie? No tak. Przecież jak orka nie jest wymagana, to też możesz orać. No. No i powiem ci, możemy ten zbiornik sprzedać teraz. O. A. Uh.
Ja? Siema. Aha. No. Helmut ma kłopot. Dobra, wróciłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał nic usuwać. To i tak się dziwię, że siostra dopiero po pół minucie się odezwała, nie? No nie, no super, wszyscy się teraz zemścili, nie? Ty, ja z tego zbiornika, tego kum. No, wywaliłeś to? No, na się wywaliłem. No to spoko, to może jak coś, to może sprzedać. Dobra. Nie no, super. To przyjdzie maszyn? Coś ty naprawił? To jest zbiornik? No. O. I 8000. No, spoczko. Nie, teraz on będzie pisał. Nie, fakt, wyłącz messengera. No fajnego masz tego pieska, fajnego. Aż to trzymam. O Boże. Dobrze, że przynajmniej te dwa... Czekaj, czy ja słyszę jednego, czy dwa? Chyba dwóch. O Boże. Mi starczy jeden blakający od sąsiada, bo moja akurat siedzi cicho w nosie. A to już. Dlatego staram się nagrywać zaraz po włączeniu kompa, żeby nie musieć jeszcze otwierać okna, bo jak otworzę, to magia. Zaraz, ryk. Kurde, jaka jest szansa, że ja dojadę do tamtej przyczepy? Mam 90%. To dalej nie sypać. Tylko czy ja tam dojadę? Jest szansa, że dojadę. Ale myślałem, że będzie tego więcej, szczerze. 20 może będzie to na całego pola. A teraz to na co spieramy? Na pole, a potem... W sumie na kredyt. Pole, a potem na fynda. A co z kredytem? Z czym? A z kredytem? Z kredytem. A to się będzie w międzyczasie oddawać. Chyba, że fynda kupimy za konie. No. Też tak można. Dobra, fenda się zakona. Fuck, wiedziałem, że nie dojadę. Tak, miałem. No, kurde. Dobra. Ja, ile ma New Holland koni?
Kuni to jest 175 chyba. No to zamienię, bo tu ciężko jemu. Z tym silnikiem. No ten New Holland ma trochę więcej, o, powiem tak. No. To zmienię, bo ten ma 130. To sprawdzałem. New Holland ma chyba 140, czy jakoś tak? John Deere? No. No, 130. No, New Holland miał trochę więcej. Czekaj, ja chcę tylko nawrócić. Podjedź z tą drugą bramą, o. Albo tu uciekaj, spoko. Ok. Czekaj, wyjedziesz tam. O, dobra. To szybszy John Deere czy New Holland? John Deere. Tak, nie wiem, przycisk. Raz i czekaj. O. Ona się tak długo otwiera. No właśnie, bo to... Klikam to. Spokojnie, to cierpliwości, nie... panie, cierpliwości. Dobra. Ty już mam 16 minut, nie? Tak? No. To jest bardzo niemożliwe. Samemu to się tak teoretycznie ciągnie, ale w sumie to i tak leci. No. Zawsze... Czyli jeszcze 10 minut tylko. No, zobaczymy, jak wyjdzie. Się zobaczy. Jak będzie cała ta przyczepa, tu jest 21 i jeszcze coś na tych to... No, to będzie super. No. Ile kosztowały te tereny? Dobra, ty siejesz teraz, czy co robisz? No sieję. Aha, dobra, nie, bo tu... Czy ten? Nie, bo taki kawałek... Kurde, dobra, wapna tu nie trzeba, ale tu potem pojedziesz tam. Potem pojedziesz tam rozsiać. No, bo... John Deere'em można jechać. No, albo ja wam to w sumie, no racja. Dobra, jedziesz, Rusek jedziesz. Rusek jedziesz, pójdę, on bez dwójki pociągnął na starcie. No, Jasek już się odzywa tam u mnie, u sąsiada, pojedzie się. No, więc... Ja lepiej było kupić John Deere'a zamiast Ruska. Nie, bo kurde, kosiłem u kolegi wczoraj, on miał jelonka, pod tamtą górę na tym polu na 20, on połączył 27 z 26 i tam całkiem przy tej drodze, nie, tej jest taka fajna górka, 5 na godzinę. Aha. No w ogóle tu pod tą górkę, co była poprzednio, nie, ta na 19 chyba. No, aha, no, to on tam też zwalniał, a Rusek nie ma żadnych problemów pod tamtą przy 12, czy co to było wtedy, jak kosiliśmy, więc... No. Poza tym był tańszy chyba. Właśnie John Deere tańszy. Serio? No. Ale John Deere ma chyba mniejszy header, bo ja wziąłem ten większy header do Ruska. No. I ma wózek. No. Nie to co John Deere. On ma właśnie MF-a i John Deere'a. Aha. Szczerze myślałem, że więcej tego będzie sypało. Ale kosa jest w dobrym stanie, nie? Myśmy ją remontowali przecież przed rzepakiem. No. Ale racja, tu wapna nie było na tym polu. No właśnie, tym jak. Ale to i tak nieźle sypie. Kurde, nie no. Sprawdzałem, jak ta sytuacja na polu, a i nijaka zrobi. Dobra, wchodzę do środka. Uznajmy, że jest więcej FPS-ów. Czytaj, 45. Ja dzisiaj miałem jakiś problem z farmingiem, że jak włączyłem rano, to było coś, mi wyskoczyło się problem z XL, coś takiego. I tam czy coś z XML, z programem XML. I po prostu tam było, czy się zrobi coś nowego. Ja dałem tak i mi już działa normalnie. Do tego momentu mam więcej FPS-ów. To dobrze. Kurde, niech mi się też coś w farmingu zepsuje. Czemu? Bo moje FPS-y mnie przerażają. Ach.
Jakim cudem? What the hell? No ale to jest prawda. Czy masz wypaść, czy masz komputer z NASA, czy masz kurde składaka z Windowsem XP, farming i tak nie wyciągnie więcej niż 60, a i tak no. O najwyższych ustawieniach możesz pomarzyć. No. Ja się zastanawiam, dlaczego te pieprzone gry idą na kartę graficzną, a nie na procesor. No ja się pytam. To by było zbyt piękne, jakby szły na procesor. No. Ja bym miał wszędzie, kurde, normalnie na najwyższy. Ale to i tak jest nieporozumienie, mam wyższe ustawienia w GTA ustawione niż w farmingu. A, to nie wiem. To ja w GTA gram na wysokich, bardzo wysokich, a tu mam wysokie, średnie i nie mam stówy. W sensie 60. W GTA mam czasami 70. I to tak mi GTA ustawiło, tu mi ustawił farming, dałem na chwilę trochę wyżej i jeszcze zniżyłem. I dalej jest tragedia. Ja miałem na średnich i teraz też gram na średnich. Nie zmieniałem nic. Ale w ogóle zauważyłem ostatnio, czytaj chyba wczoraj, czy przedwczoraj. I właśnie grałem u tego kolegi, co przed chwilą do mnie pisał, czy grałem. Znaczy się, no. Ja mu tak wysyłam zdjęcie, że nagrywam, nie? A? Takie, kolejny raz się pyta, grasz? I takie... Ja tak nie bardzo, nie? I on takie... No okej, okay. Tak samo jak wczoraj pisaliśmy. No, to tak, ja tak myślę, no to tak pod wieczór, nie? No okej, okay. No. Pisał do mnie 4 razy w ciągu dnia. Gdy grałem ostatnio, to miał 2 pola, Bizona i tego New Hollanda podstawowego. Mhm. Wygrałem następnym razem, już był John Deere, Joskinka i 2 nowe pola. Czyś być cheating? To było dzień później. Chyba soja cały czas siał. No ta soja rzepak, soja rzepak. Nie wiem. A bo na tamtym polu co była soja, to też można soję dać. No nie jest rzepak. W sensie, co? Tu niech będzie rzepak. No rzepak niech będzie, tu na tym dwóch. A okej. Okay. Może by się nic opuścił. Nie, na razie mamy 2 pola, to nie są 2 najbardziej opłacalne uprawy. No. Ale będziemy mieć nowe, czyli... Jeżeli mamy mieć nowe pole, to tam wtedy będzie można rzucić coś innego. Czyli... No. Może na mięso zasiane. Ty, a co jest na 11? Musimy mi ta 11 kusić. Właśnie biegnę zobaczyć. Jak jest zasiane, to zawsze można troszeczkę kredytu dobrać. Soja! Ale rośnie, urosła? I ostatnia faza. Pieniążki! No! Ale nawieziona wapno, co tam jest za nieprzyjemne? No trzeba orkę. Orkę. Orkę? Serio? Wapno. Ale nawóz orka, jest wapno w fazie. I 0 nawozu. Gorzej byś nie mogło. No, chyba żeby wyłączyć ustawienia ten wymagana orka i wapno. A później włączyć. A nie wiem czy to tak będzie działało, bo z chwastami niby też można wyłączyć, ale i tak jak urosły dalej są rośnięte. Ale spróbować możemy. No, czemu nie? No, to nie moja wina, że nie dbał o swoje pola. Ale kurde wkurza mnie, bo w 17 jeszcze można było na wyrośnięte w całości kurde jeszcze raz podsypać nawozem, nie? Tu już się nie da. No a tu nie można, ani wapna. Ale fajnie, że to przynajmniej poprawili z jednej strony. No bo to jest no, bo takie... jest to choć trochę realne, nie? No realniejsze jest. Tak samo w ogóle... Ty, w ogóle dodali kolizję na tego, na wodę, nie? W sensie na deszcz. Na deszcz. W końcu nie przechodzi deszcz przez budynki. To dobrze. To się da? Kurde, a pokaz slajdów zrobili na zakończenie dnia, nie no, to jest nieporozumienie. Ty, to ja już mam, kurde, muszę sobie to gdzieś zapisać, miałem jedną kartkę, gdzieś tam leży, zakopana, z pomysłami na odcinek, w sensie to miało być na specjal na 50, ale, znaczy specjal na 50 miał być w GTA. Ale nie było kiedy nagrać. I dalej nie mam nic nagrane na 50, a już 65 stukło, nie? Chyba wczoraj. Jedziemy do przodu! No,
Pobiliśmy rekord normalnie, dzisiaj były 4 komentarze. Od 4 różnych osób. W ogóle ja najgorszy się... Dzieciak się pyta. A po farmingu... a który teraz odcinek jest? 25. No to na odcinek 30, taki równy, to dodałem cheaty na kredyt i spłacamy go. Ja myślę, że... ja myślałem, żeby krowy wziąć na 30, albo jakieś zwierzaki. Bo w 20, w 10 brałem chyba kunie. W 20 robiłem farmę z kurami. Ale mi zwierzęta. A to właśnie, to 6 ton będzie dla kur. Nie. Co prawda starczy to na 10 lat, ale... Ale będzie. Ale będzie. Kurde, musisz dodać ten koszyk na jajka, bo jest fajny. Musisz mi go podesłać. No, na Mojave jest. Tak? No, może no. Spoko. Kurde, to już 2 mody więcej niż było w tym. To już jest prawie... Jestem ciekawy, czy Bartek pobrał tego. Nie, bo to było na Discordzie. Chyba nie pobrał tych koni. On chyba budynki musiał czy coś. Nie, bo graliśmy już. Aha, a co miał? Ale te konie. A koni? No bo z tymi koniami to tylko z tobą grałem jeszcze. A. Więc no, kunie. Modne kunie. Ale nie powiem, że nie, sady by mogli dodać. No ale czego chcesz czego wymagać? A takie... co chcesz w następnej odsłonie farminga? Co chcesz w farmingu 2015? John Deere. Co chcesz w 17? John Deere i klasa. Co chcesz w 19? I tylko klasa, bo John Deere będzie. Co chcesz w 21? No jasne, że klasa, po co mi gra w 3D? No, ja nie rozumiem niektórych ludzi. A co jakbym powiedział, że chcę tirowca w 21C i co? I co? I co? Załatwicie mi ruską licencję, roster masza macie, te tirowce poproszę. One są fajne, ale by się te fajnie jechał. Może by było sprawdzić, czy farming działa tak samo jak rzeczywistość. Czy 280 ruskich koni jest mocniejszy od 330 amerykańskich. Kurde, nie będzie 20 ton nawet. Smutek, no trzeba naprawić te pola, no. No zaraz wapnem podsypiemy, 28 minut, no to akurat odcinek zrzeźniw. Ale sprzedam to na koniec. Ja się kupiłem to pole, żeby mieć co robi na timelapsie. No. Dobra. Chcesz się zamienić? Ostatni przejazd został. A, to nie. Więc no, kurde. No mogę ci wcześniej powiedzieć. No. On ma szeroki header, nie? Ile to jest? 9 metrów. No i to szybko idzie. No. Kurde, biżonem nie. 19 bliżonym rzepak kosiłem. To kurde, tak? 3 razy w jedną stronę to... Boże, 3 razy to ja mam tym w jedną stronę. No. Ale moim zdaniem, to te dźwięki bizona to one są takie nierealne. Za ciche. No i za ciche i takie... Nie ma takiego ryku takiego, taki wiesz. Ten dźwięk powinien taki masny być, taki wiesz, taki. Ale ogółem w ogóle te dźwięki są zrąbane. W sensie, niby są realne, ale... Nie ma na przykład tych takich luk pomiędzy prędkościami, w sensie jak biegi zmienia. No, już tak... To też by się przydało. No, takie przejścia jakby. No na przykład 30 w Wario jeszcze nie widziałem. Bezstopniowej. No. Bo powinni też dodać, że biegi się zmieniają. No, przynajmniej w tych starych. Ty, kurde, ale trafiłem 19778. Tak. I gdzie my mamy swoje... Ty, spada, kurde! 3000, mój zbożowy. Dzida! Jedziemy!
Brud zbożowy. Koguty, jedziemy! Nie zamykać! Ja o kurde. Nieważne. Ja nie wiem, co ja przyzwoniłem. Chyba to by czatem pod na szerszym pojęciu. Halo, na mnie czekajcie, jeszcze ja jadę. Szybciej. Ja nie, mało mi zostało. Czekaj, to ile ta jednostka kosztuje? Wyścipa. Chciałbym wiedzieć, że... 192 tysiące. No, czy pani kurde. Czyli akurat. O Boże! O Boże! Co? Kurde. Ale no, biedny MF. Co? No nic, właśnie wywaliło mu tego MF-a kurde na skarpę. Fuck, ja kurde normalnie jolonkiem się prawie wyglubiłem. Już wiem, dlaczego się mówi nie prowadź i nie pisz. Dlatego się tylko dzwoni podczas prowadzenia. Tylko dzwonić. I ponad dzwonić też się nie powinno. Nie no. Po co ja mam odpalonego... Aha. Podległo, bo kanał... Boże, kanał na Discordzie podegrałem. Dlatego mam odpalony. Że śmieszne. Dodałem maila w opisie do filmu. I, czemu? No, w sensie jakiś taki kontaktowy, nie? No. Typu jak chcesz sobie pograć ze mną, albo coś tego typu. Wierzę, że ja jeszcze nawet nie sprawdziłem, ale pewnie jeszcze nigdy pisał. Byś myślałem w komentarze go pominął. Dobra, co on chce? O ja pierdzielę. Smutecek. 60 prawie! To jest... to byłoby 60, jakby nie to, co przejechałeś. Ta? Ta. 59,957. Kupiłeś go już? No. I kurde, nawet nie wiedziałem, że mieliśmy tego, że mieliśmy 200. Tam? Że mieliśmy 200? No. Nawet kurde nie patrzyłem, tylko na to na dole, nie? No, a więc mamy file numer 11, jej! Jej! To czekaj, to sprawdzimy, czy to tak działa stamtąd. A potem i tak będziemy orać, bo i tak trzeba będzie w ogóle powiększyć. No, przy okazji. Albo głęboszować. Nie mam głębosza. Możemy pożyczyć. No w sumie byłoby ciekawiej. Bo samym jednym pługiem to tam umrzesz. No. I to by było... mądrzejsze. Mówisz o tym skuna? No na przykład. Kurde. Mogę się tego przodu nie sprzedawać. Byśmy jeszcze wypożyczyli ten tył do tego. Aha, no w sumie tak. Nie, no dobra. Ja nie sądziłem, że się z nich za to dostanie. No w sumie jak to miałeś niecałe 20, a tam 3, no to... No tak, no po prostu liczenie. 20 razy 3 to jest... 10, dobra. Okej, dobra, telefon. Dobra. Okej, skończone. Enter. Dobra, ja tu chodź tylko na tamto pole. Boże, kurde, te kartony jak tu wiszą. Zobaczymy sobie, jak długo tu można było powiększyć. Ile do miedzy, ile od miedzy. Gdzie jest ten hot. No ja się najbardziej tak, tu do ulicy. Tu tak do ulicy, miedza na dwa kroki, żeby nie było. I tak dotąd, o. Asfalt przerywa, no tak, żeby słupko gdzie przybrać. Tego, że... No to tu oborać. Tutaj. Tu podpalić, tu ten kamień graniczny trzeba przestawić o 2 metry. I... co to jest? A, sama. No i tu ogień był. Tu... I to jest taki tutaj, taki... To idzie tak pod kotem, tak tutaj, tak o jakoś tak o. Tak? To idzie pod kotem? Serio? No. Akurat tak szedł i stoisz. Płaka mi tereny. Ale głupio, że to pod skosem idzie, co za idiota wymyślił, żeby teren szedł pod skosem.
No, to powinno być iść o tu i byśmy sobie powiększyli to tu, tu i tu. O, no dobra, to trzeba będziesz kosik zrobić. No. Ale da radę powiększyć, to jest najważniejsze. Dobra, to no, to się powiększy. To na najlepsze się chyba wszystko ogarnie. No. To co, my wam dziękujemy za... Kurde, poczucie się tak, zapalę, fajne miejsce na tle kombajnu. Ta chudy wyłączyć, boże, ta piła włączyć, chudy wyłączyć, no bardzo mądre. Gdzie kombajn, aha, kombajn sobie tam. Ale kombajn stanę, o, kurwa. Fajny masz ten... No to my wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał i że w ogóle go jeszcze oglądacie, ale słucham. No to co, trzymajcie się, na razie. Trzymam. Cześć i papa.